Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu City Handlowy. Nazywam się Magdalena Raszkowska, reprezentuję Biuro Prawne Rynków Finansowych w City Handlowy. Znajdujemy się w samym centrum wydarzeń dotyczących wskaźników referencyjnych i w związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa krótki materiał informacyjny. Zapraszam do wysłuchania. Wskaźnik referencyjny jest podstawą do ustalenia świadczeń odsetkowych w umowach i instrumentach finansowych o tak zwanym oprocentowaniu zmiennym. Wskaźnik jest zawsze indeksem, czyli pewną wartością, pewnym parametrem finansowym odzwierciedlającym cenę danego aktywu, danego instrumentu finansowego, danej transakcji na tak zwanym rynku bazowym. Wskaźnik jest ustalany zawsze przez administratora, nie przez bank, przez podmiot trzeci, który na podstawie przyjętej przez siebie metody oblicza ten parametr, który jest podawany do publicznej wiadomości, który następnie bank używa jako podstawę do ustalenia odsetek w umowie z klientem. Wskaźniki mają oddawać rynek bazowy. Wskaźniki z założenia, jako pewien parametr, który ten rynek ma mierzyć, również mogą ulegać zmianom w sytuacji, gdy rynek bazowy się zmienia. I tak też było ze wskaźnikami stopy procentowej typu IBOR, czyli LIBOR, WIBOR, EURIBOR, które mierzyły rynek międzybankowy, rynek depozytów międzybankowych. W sytuacji, w której ilość transakcji na tym rynku dramatycznie spadła, konieczne stało się również zreformowanie tych wskaźników. I reforma wymuszona też przez regulacje prawne zmierzała w dwóch kierunkach. Z jednej strony administratorzy wskaźników, takich jak LIBOR, podjęli decyzję, że te wskaźniki dotychczasowe powinny być zlikwidowane i zastąpione innymi wskaźnikami, a w przypadku innych wskaźników typu Euribor czy WIBOR, o czym będziemy za chwilę zresztą mówić, podjęto reformę o przeprowadzeniu istotnej czy fundamentalnych zmian metody tych wskaźników, tak żeby odzwierciedlały one rynek bazowy i były oparte na rzeczywistych transakcjach. W przypadku wskaźników LIBOR i ONIA administratorzy tych wskaźników i organy nadzoru, które nadzorują tych administratorów, podjęli decyzję, że te wskaźniki zostaną zlikwidowane i zostaną zastąpione innymi wskaźnikami, które będą opierać się na rzeczywistych transakcjach. I tak w przypadku wskaźnika typu LIBOR, bo mówiąc o LIBORze, musimy mówić o LIBORach dla różnych walut i dla różnych okresów. Część z tych wskaźników zostanie z końcem tego roku zlikwidowana, przestanie się z początkiem roku 2022, zostanie zaprzestana publikacja tych wskaźników. Są to wskaźniki dla LIBORu frankowego i LIBORu eurowego. Część z tych LIBORów utraci reprezentatywność, czyli nie będzie odzwierciedlać rynku bazowego, do którego te wskaźniki się odnoszą. I to dotyczy LIBORu funtowego i LIBORu dolarowego. W przypadku LIBORu dolarowego nastąpi to w połowie 2023 roku. W przypadku LIBORu funtowego nastąpi to z końcem tego roku. Oczywiście sytuacja wskaźników, które nie oddają rynku bazowego, no nie jest sytuacją pożądaną ani dla banku, ani dla klienta. W związku również w przypadku tych wskaźników banki zaproponują klientom przejście na wskaźniki alternatywne.
W przypadku wskaźnika EONIA, który służył głównie do pomiaru depozytów w transakcjach finansowych, czy do ustalania odsetek w tych depozytach, zamiana nastąpi z końcem tego roku na wskaźnik ESTER, czyli wskaźnik depozytów zawieranych z bankiem, Europejskim Bankiem Centralnym. Wskaźniki WIBOR, EURIBOR myślę, że będą z nami jeszcze przez najbliższe parę lat. Administratorzy tych wskaźników nie zdecydowali się na ich likwidację, tak jak to miało miejsce w przypadku wskaźników LIBOR. Natomiast te wskaźniki zostały zreformowane w ten sposób, żeby opierać się, o ile to jest możliwe, na rzeczywistych transakcjach, które zawierane są na rynku finansowym. Ta reforma polegała na tym, że pod uwagę przy ustalaniu tych wskaźników brane są nie tylko transakcje na rynku międzybankowym, tak jak to miało do tej pory, ale również transakcje, jakie banki zawierają z innymi podmiotami, na przykład instytucjami finansowymi, dużymi przedsiębiorstwami, generalnie transakcjami zawieranymi na tak zwanym hurtowym rynku pieniądza. W stosunku do tych wskaźników raczej w najbliższych latach nie mamy ryzyka ich likwidacji, natomiast te wskaźniki, ich metody tworzenia będą się prawdopodobnie w najbliższych latach dalej zmieniać, tak żeby realizować podstawowy cel, jaki ma realizować wskaźnik, czyli wiernie odzwierciedlać rynek bazowy i opierać się na transakcjach. Wskaźniki stosujemy w transakcjach i w umowach opartych o tak zwane oprocentowanie zmienne. Czyli wskaźnik się zmienia i to jest, jakby można powiedzieć, jak podstawowe ryzyko związane ze stosowaniem tego wskaźnika. Zmieniają się jego wartości z punktu widzenia przyczyn ekonomicznych, na przykład obniżenie czy podwyższenie stóp procentowych banku centralnego, jak również zmiana wartości wskaźnika może być źródłem czy przyczyną, można powiedzieć, zmiany metody jego ustalenia. Tak jak powiedziałem, administratorzy wskaźników, żeby wskaźnik odpowiednio wiernie odzwierciedlał rynek bazowy, no muszą czasem tę metodę zmienić, co może skutkować, że sam wskaźnik się może zmienić. To są takie jakby grupa ryzyk związanych z możliwością zmiany wartości tego wskaźnika. Kolejnym ryzykiem, czy drugim źródłem ryzyka jest sytuacja, w której podmiot niezależny od banku, administrator, podejmie decyzję, że wskaźnik po prostu powinien przestać być opracowywany. To jest sytuacja wskaźników typu LIBOR na przykład, gdzie administratorzy podjęli taką decyzję. Takie same ryzyko, że wskaźnik może przestać być opracowywany, dotyczy każdego wskaźnika, który stosowany jest w umowie z klientem. Oczywiście bank w odpowiednich klauzulach w umowie ma obowiązek, żeby to ryzyko właściwie zaadresować, czyli uregulować sytuację, w jaki sposób, w oparciu o jaki parametr będą liczone odsetki w przypadku, gdyby taki wskaźnik miał zniknąć z umowy. Wskaźniki typu LIBOR były wskaźnikami terminowymi, które oddawały cenę depozytów terminowych, jakie banki składały między sobą. W związku z likwidacją tych wskaźników konieczne stało się znalezienie wskaźników, które będą opierały się na transakcjach i które będą w stanie zastąpić wskaźniki typu LIBOR. Takimi wskaźnikami, które opierają się na transakcjach, czyli spełniają podstawowy wymóg prawny, jakim jest tworzenie wskaźników opartych o rzeczywiste transakcje, są tak zwane RFR-y,
czyli wskaźniki opierające się na depozytach overnightowych. Takimi wskaźnikami w przypadku poszczególnych rodzajów liboru są. W przypadku liboru dolarowego będzie to SOFR, czyli wskaźnik tworzony przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, Fed, który opiera się na depozytach zabezpieczonych papierami wartościowymi. W przypadku funta to będzie wskaźnik SONIA, który opiera się na depozytach składanych w Bank of England, opierający się na też depozytach overnightowych. W przypadku franka to będzie SARON, czyli wskaźnik opierający się na depozytach składanych za pośrednictwem giełdy w Szwajcarii, również depozytach jednodniowych. W stosunku do każdego z tych wskaźników mogą być tworzone również wskaźniki terminowe, które są niejako pochodną wskaźników tych RFR-ów SOFRA czy SONI. I tak w przypadku SOFRA bank może klientom proponować również tak zwane term SOFRY, w przypadku SONI może bank proponować klientom term SONI. Zamiana liboru na wskaźniki alternatywne, czyli tak zwane RFR-y, zawsze wiąże się z tym, że wartość ekonomiczna RFR-ów i liboru nie jest identyczna. To są jednak inne wskaźniki, trochę inaczej tworzone i mimo to, że bank czy uczestnicy rynku starali się te wskaźniki alternatywne dobrać w taki sposób, żeby no jak najwierniejszym stopniu odpowiadały tym wskaźnikom, które zastępujemy, to jednak istnieją między nimi pewne niewielkie, powiedzmy, różnice wartości ekonomicznej. I żeby te różnice ekonomiczne zniwelować, wprowadzone zostało pojęcie tak zwanej korekty, price adjustmentu, czyli pewnej wartości, którą będzie bank dodawał bądź odejmował w zależności od tego, jak ta korekta będzie ustalana i jaka będzie jej wartość, do wskaźnika alternatywnego. Czyli jeżeli będziemy mieli wskaźnik alternatywny, na przykład SOFR, którym zastępujemy LIBOR dolarowy i pewna wartość tego wskaźnika będzie się różniła od LIBORu, po prostu będzie pewna wartość dodawana bądź odejmowana, tak żeby osiągnąć ekwiwalentność ekonomiczną tej zamiany. Generalnie można powiedzieć, celem banku jest to, żeby ta zamiana, ten cały proces zamiany był jak najbardziej neutralny dla klienta. Bank nie chce na tym zarabiać ani tracić. Chce, żeby to był po prostu neutralny proces. Jeśli chodzi o kwestię samego ustalenia korekty, no to mamy dostępne tu różne korekty podawane przez rynek, na przykład przez Bloomberga. W pewnych sytuacjach banki również mogą ustalać tą korektę trochę w inny sposób, tak żeby w sposób najwierniejszy, tak jak powiedziałem, osiągnąć ten cel, czyli osiągnięcie ekwiwalentności przejścia z liboru na wskaźnik alternatywny. Do tej pory sytuacja była prosta. Odsetki były wyliczane co do zasady, czy ustalana ich wartość przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Klient dokładnie wiedział, jakie odsetki będzie musiał zapłacić w danym okresie odsetkowym. W przypadku RFR-ów, które opierają się, tak jak powiedziałem, o transakcje overnightowe, zasadą jest ustalanie odsetek z dołu, czyli tak naprawdę wartość odsetek znana jest dopiero na koniec okresu odsetkowego. Ta sytuacja bardzo często może być dla klientów niedogodna i dla pewnych typów transakcji, co do zasady, bank będzie starał się stosować rozwiązania, które pozwolą na to, aby sposób ustalania odsetek dla klienta nie uległ zmianie. Czyli bank, tak jak powiedziałem, będzie starał się stosować stawki terminowe oparte o RFR-y, które pozwalają na to,
żeby odsetki ustalać w podobny sposób jak do tej pory, czyli z góry, lub będzie stosował tak zwane uśrednione wartości historyczne, które będą wykorzystywane do ustalania odsetek na podobnych zasadach, jakie miały miejsce do tej pory. Dla części jednak klientów, na przykład klientów, którzy będą zawierali transakcje konsorcjalne z innymi bankami, gdzie tak naprawdę sposób ustalania odsetek będzie jakby pochodną od tego decyzji uczestników konsorcjum, możecie się Państwo spotkać z tym, że banki będą proponować Państwu ustalanie odsetek z dołu, czyli polegające generalnie na tym, że za każdy dzień będą ustalane odsetki w oparciu o refery i na koniec będzie ustalana łączna wartość, którą klient będzie musiał zapłacić. Wskaźniki w ogóle referencyjne nie są ustalane przez bank, tylko przez administratorów. W związku z tym Państwo będziecie mieli, można powiedzieć, dwa dostępne źródła, z których będziecie mogli te wartości czerpać. Na pewno takim, można powiedzieć, dla administratorów obowiązkowym źródłem publikacji są ich strony internetowe. Administratorzy, czy w ogóle cechą wskaźnika jest to, że wskaźnik musi być publikowany przez administratora. Część administratorów może publikować te wartości z pewnym opóźnieniem, czyli tak naprawdę wartość tego wskaźnika może nie być dla Państwa znana w momencie, w którym będą ustalane odsetki, natomiast może być znana tam dwa dni później na przykład. Natomiast dla części z Państwa, którzy mają wykupione dostępy do różnych serwisów informacyjnych typu Bloomberg czy Reuters, tego typu wartości powinny być publikowane na bazie aktualnej. Natomiast, jak powiedziałem, głównym źródłem są źródła niepochodzące od banku, czyli bank nie publikuje tych informacji na swoich stronach internetowych, ponieważ, jak powiedziałem, wskaźnik pochodzi zawsze od podmiotu trzeciego. To nie jest parametr tworzony przez bank. Myślę, że banki, które oferują Państwu produkty oparte o wskaźniki referencyjne, będą starać się, żeby to przejście dla Państwa było jak najmniej bolesne, najbardziej neutralne ekonomicznie i również jak najbardziej neutralne operacyjnie. Stąd jakby zasady tworzenia odsetek czy informacje o odsetkach będą, tak Państwu zakładam, przekazywane przez banki, żebyście Państwo jak najmniej, można powiedzieć, ponieśli wysiłek związany z tym przejściem. Natomiast niewątpliwie będzie to zmiana, więc tak jak z każdą zmianą, będzie to wymagało pewnie przeglądu procedur wewnętrznych, być może też rachunkowości zabezpieczeń, ponieważ część transakcji opartych o wskaźniki może być transakcjami powiązanymi, na przykład umowy kredytowe, instrumenty pochodne. Pewnie może mieć to też wpływ dla części Państwa na zasady wyceny aktywów i pasywów, czy w ogóle kwestie pewnego sposobu ustalania odsetek. Natomiast tak jak powiedziałem, proszę się tego nie obawiać. Myślę, że banki, które oferują Państwu produkty finansowe, naprawdę zadbają przy konstrukcji tych produktów i przy tych zasadach przejścia, żeby z punktu widzenia Państwa jako przedsiębiorców ta zmiana była jak najmniej bolesna i najmniej uciążliwa. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego materiału informacyjnego. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie City Handlowy dotyczących wskaźników referencyjnych, reformy wskaźników oraz działań podejmowanych przez bank w tym zakresie. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, proszę kierować je za pośrednictwem Państwa doradcy bankowego lub opiekuna w banku. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.